Доброго дня. Доброго дня. Розкажіть, будь ласка, хто ви і звідки ви приїхали? Дінь добре. Називаюся Марчин Пілярський. Приїхав з Польщі, з регіонального центру едукації заводової в Мінську, то є школа заводова. Органом проводжącym є староство Ніжанське. Є то технікум. Учимо в 10 спеціальностях. В тій хвилі маємо 640 учнів. І приїхав до вас вже третій раз захистити, а зараз вже фіналізуємо то, що від вересня буде вчитися у нас в Польщі, у нас в Мінську, в школі 45 учнів від вас. Ну, час, в якому ми живемо, це час єднання і порозуміння між нашими народами. У нас схожі мови. І скажіть, будь ласка, з чим вас зацікавив Золочівський район? В Złoczowie jest bardzo, bardzo ładnie. Jestem tu trzeci raz. Byłem w marcu, w maju i teraz w sierpniu. Jestem zauroczony waszym miastem, wspaniałym jedzeniem. Pięknymi... Jaka wam podobається nasza strawa? Bardzo dobra. Dobre. Bo dobra. Jestem zauroczony urodą waszych dziewczyn, kobiet. Naprawdę jesteście otwarci, mili. Wspaniali i myślę, że tacy sami są Polacy. I myślę, że jak młodzież do nas przyjedzie, to tak samo będą zauroczeni otwartością naszych uczniów i naszych nauczycieli. I myślę, że w przyszłości naprawdę będą wspaniałymi. Są i będą jeszcze bardziej wspaniałymi Ukraińcami i młodzieżą. My na pewno utworzymy, raczej zrobimy wszystko, żeby ten kręgosłup moralny ich był prosty, nieskrzywiony. A to nasi uczni będą uczyć się was, tak? Tak, w Polsce. Tak. I skільки років передбачає ця наука вас? Nauka będzie trwała 4 lata. Począwszy od 1 września. Będą uczyć się w czterech zawodach, bo jest 20 chyba jeden dziewczynek i 24 chłopców. Najwięcej jest w klasie technik obsługi ruchu turystycznego. Tam jest chyba 21 dziewczynek. Chłopcy są w klasie mechatronicznej, w klasie informatycznej. Jest chyba jedna osoba w klasie technik geodeta. І хіба дві дівчинки в класі технік економіста. Які перспективи для наших учнів? Напевно то, що по 4 роках здадуть польську матуру, яка уможливить їм старт на учениях цілої Європи, як і в Польщі, так і за границею. А хто не буде хотів ще вчитися на студіях, буде міг подати працю у нас albo w naszych lokalnych przedsiębiorcach, firmach, ewentualnie gdzieś w Polsce. A czy widzicie wy inwestycyjny potencjał w Złoczowie? Czy potencjał? No, myślę, że na pewno jest. Jest. Na pewno jest potencjał i na pewno tutaj bardzo dziękuję panu Niedzielskiemu za to, że jest taki otwarty, że to dzięki niemu tu jesteśmy i myślę, że podpisze się umowę współpracy między powiatem złoczowskim i niżańskim i to się przyłoży dla nas wszystkich tym dobrym. A jak wy odnosicie się do podziei, jakie odbywają się zaraz w Ukrainie? Wojna. Wojna, tak. Jak ja byłem pierwszy raz w styczniu, co mnie bardzo tak zdziwiło i zastanowiło, że widziałem to, jak młodzi uczniowie u was w szkołach wyplatają moskitiery wojskowe. No, jak byliśmy wtedy w zimę, bo był ze mną i pan wicestarosta i nauczyciele, było takie to dla nich szokujące, że tacy mali uczniowie podchodzą na przerwach i plotą, wyplatają te moskitiery. No jest to na pewno bardzo takie patriotyczne, że już taki mały człowiek wie, co robi. Ale jest to bardzo złe,
No bo w takim małym wieku powinien coś innego robić, a nie wyplatać moskitiery, raczej te maskownice. No ale jest źle, no. Myślę, że kiedyś będzie lepiej i skończy się to, co jest teraz, że no, będzie lepiej. Wasze pobożenia Ukraińcom, złoczewianom? No ja życzę wszystkim, i złoczewianom, i Ukraińcom, żeby skończyła się ta wojna, która, no, tak jak widzimy, niesie za sobą to zło w postaci tym, że giną Ukraińcy, młodzi chłopcy, którzy powinni pracować nad tym, żeby było coraz więcej dzieci, a nie żeby ginęli na wojnie. Ja dostałem od dzieci i od rodziców słowa hymnu ukraińskiego, który na pewno sobie powieszę u siebie w biurze. Dostałem, proszę bardzo, godło ukraińskie i też zawiśnie. I naprawdę życzę wam i wszystkim, żeby skończyła się ta wojna, a żeby był pokój. No, i u was, i na całym świecie. Bardzo dziękuję za rozmowę.